Czy słońce jest wykluczone, ponieważ najszybsze zmiany klimatu następowały przez ostatnie 30 kilka lat, a słońce w czasie ostatnich 30 kilku lat świeciło odrobinę słabiej. To są takie cykle co 11 lat i w każdym było odrobinę słabiej. To nie są duże różnice, ale i są w przeciwną stronę, znaczy w stronę, w którą niemożliwe jest wytłumaczenie ocieplenia klimatu. Natomiast jest jedna przyczyna, która się zwiększyła, to gazy cieplarniane. Gazy cieplarniane są to gazy, które absolutnie nie przeszkadzają słońcu nas ogrzewać, natomiast przeszkadzają temu tej energii uciec z ziemi. W wyniku czego, żeby dojść do równowagi, żeby wypromieniować w kosmos tyle samo, ile Ziemia dostaje, Ziemia musi być cieplejsza. Po prostu musi być cieplejsza, żeby wypromieniować więcej w podczerwieni, ponieważ gazy cieplarniane przeszkadzają w tej emisji. Jest to doskonale zrozumiałe, potrafimy to obliczać, znamy to już od ponad 100 lat. I autorem tego jest Arrhenius Szwed, który to opublikował jeszcze w XIX wieku. Tak, panowie, najsilniejszym gazem cieplarnianym. Oczywiście większość, znaczy w ogóle gdyby nie było gazów cieplarnianych, mielibyśmy o 30 kilka stopni zimniej niż mamy. Ziemia byłaby zamarznięta. Para woda jest najważniejszym gazem cieplarnianym. Natomiast to, ile jej jest w atmosferze, to nie zależy od tego, ile ktokolwiek ją emituje, tylko po prostu zależy od temperatury atmosfery. Jeżeli Ziemia jest cieplejsza, w atmosferze jest więcej pary wodnej, przez co Ziemia się ociepla jeszcze dodatkowo. Więc para wodna jest dodatkiem do dwutlenku węgla, tak zwanym sprzężeniem zwrotnym dodatnim, to jest żargon naukowy, w każdym razie wzmacnia efekt dwutlenku węgla. Więc jeżeli mówimy, że dwutlenek węgla ocieplił Ziemię o stopień dotychczas, to tak naprawdę w tym się mieści mniej więcej połowa efektu pary wodnej, ale to jest efekt, którego by nie było, gdyby nie było tej pierwszej połowy, tego dwutlenku węgla. Znaczy, no wszystkich pomiarów, no geolodzy są w stanie to oszacować, bo wiedzą ile gazu, w tym dwutlenku węgla, do atmosfery się wydobywa przy produkcji każdej tony lawy. Ile lawy się produkuje, to mniej więcej są w stanie oszacować. I szacunki mówią nam, że mniej więcej 1/100 tego, co obecnie człowiek emituje, produkują wulkany, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla. Ale jest jeszcze jeden argument. Wulkany zawsze istniały, myśmy nie istnieli. Przez ostatnie 50 milionów lat ilość dwutlenku węgla spadała w atmosferze, bardzo powoli spadała, mimo istnienia wulkanów. Nagle zaczęła rosnąć 200 lat temu. Nic nie wiemy, aby się działalność wulkaniczna wzmogła w ciągu ostatnich 200 lat. Nic na to nie wskazuje. Jeżeli będą kraje z dużymi suszami i w których nie będzie plonów, to według mnie jest problem. Jeżeli będą wyspy, które będą zalewane przez podnoszący się poziom morza, to też będzie problem. Nawet dla nas większa ilość na przykład trąb powietrznych, to może być problem. To jest kwestia względna. To nie jest coś tak oczywistego, jak to, że się ociepla. Natomiast wydaje mi się, że życie w świecie, w którym tropiki będą znacznie bardziej suche i nieprzydatne do życia i w którym wszystkie porty będą niezdatne do użycia i wszystkie trzeba będzie przesunąć do tyłu, to jest problem.